Cześć, dzień dobry. Kochani, niestety nie możemy spotkać się na występach na żywo, dlatego postanowiłem nagrać dla Was coś z domu. Spróbujemy trochę się wyluzować, pośmieszkować, ale sytuacja oczywiście jest mega poważna, więc jeżeli tylko możecie, zostańcie w domach, bądźcie odpowiedzialni za siebie i innych i jeżeli sytuacja Wam na to pozwala, wesprzyjcie proszę zbiórkę, którą udostępniam w opisie tego filmu. Jest to akcja siepomaga.pl na wsparcie służb medycznych. Dochód z reklam wyświetlanych podczas tego filmu, jeżeli nie zostaną zbanowane, również w całości zostanie przekazany na tę zbiórkę. Mam nadzieję, że chociaż w ten sposób dołożymy od siebie drobną cegiełkę do tej całej akcji. Kochani, zanim zaczniemy, no to jeszcze chciałem Wam tylko wyznać, że ja to w sumie zawsze chciałem być tym youtuberem i nadawać do Was jak Mariusz Max Kolonko ze Schowka na Miotły. A że wpadło mi ostatnio parę wolnych godzin w gratisie, no to zrobiłem sobie studio, nagrałem i zapraszam na nowy, domowy format Dolniak Online. Jedziemy! Miałem to wypuścić już w zeszły wtorek, ale w niedzielę się okazało, że już jest niedziela, tydzień później. I to też tylko dlatego się skapnąłem, że musiałem zajrzeć w kalendarz, bo było to przestawianie godzin. W ogóle prawie nie przestawiłem, prawie o tym zapomniałem. Jaki fart, przecież jakbym nie przestawił, bym się spóźnił nigdzie. No i też charakterystyczne dla niedzieli było to, że msza na YouTubie leciała. I to jest fajne, te msze na YouTubie. Taki jesteś mądry i odważny, to o muzułmanach coś powiedz. Zastanawiam się, czy to się będzie rozwijać, czy to pójdzie w taką stronę na przykład jak u nas stand-uperów, że tam msze będą w całości na YouTubie, fragmenty mszy będą udostępniane na Facebooku, tam będzie link, który będzie kierował do całej mszy. Te msze się będą, tak jak my, prześcigały w wyświetleniach. Hej, moja msza ma już 1 000 000 wyświetleń w tydzień. I w ogóle cały kościół będzie online. Już kościelny nie będzie chodził, zbierał na tacy, tylko będzie zbierał suby. Bo wszystko jest teraz kuźwa online, tu i teraz, na żywo, tylko w internecie. Hej, hej, chodź, oglądaj. Chuj z oczami. Siku, będziesz chodził online niedługo. Ja to się przez to wszystko czuję, jakbym grał w jakimś filmie apokaliptycznym. Tylko, że jestem statystą. A wiecie, jak kończą statyści w tych filmach, nie? Żałuję, że nie jestem takim, tym wiecie, takim zdegenerowanym naukowcem, alkoholikiem, co śpi na butelkach w swoim kamperze, tym takim, co alimentów nie płaci, bo rodzinę zostawił dawno temu, bo oni w tych filmach zawsze najlepiej wychodzą na tych końcach świata, bo się na koniec okazuje, że tylko on wiedział, że będzie koniec świata i tylko on wie, jak temu zapobiec. O, tam lecą po niego, on jest na linii z prezydentem cały czas, potem helikopterem z prezydentem lata, ratuje świat. Nawet ta rodzina, co go nienawidzi, to oni go już potem kochają. Już nawet syn ten, co on kiedyś na mecz do niego nie poszedł i syn się obraził, to mu nawet syn ten mecz wybacza. I paradoksalnie, jak to się wszystko zaczęło, to Netflix i inne tego typu platformy zaczęły mi polecać filmy apokaliptyczne. I obejrzałem sobie ze dwa. I wiecie co? Zupełnie inaczej się już ogląda te filmy. Kiedyś to z zaciekawieniem patrzyłeś tam, o, ciekawe, jakby to mogło wyglądać. Teraz ja już jestem ekspertem od końców świata. Ja na to patrzę i mam takie, przecież to się tak nie odbywa. Przecież to tak nie wygląda. Przecież to nie jest tak, że po tygodniu szajki biegają po ulicach, jedzenie z żabki kradną. Zupełnie inaczej wygląda koniec świata. Najpierw jakiś typ w Chinach je zwierzę zagrożone wyginięciem. Potem ty musisz sobie wykształcić chwytne łokcie, żeby w ogóle jakoś funkcjonować. A potem umierasz na nerwicę, bo 7 raz próbujesz poprawić to zadanie z matematyki z e-szkoły, co nauczycielka dzieciakowi wysłała i nie umiesz. Nie wiesz jak policzyć, nie umiesz. Dodawać nie umiesz się okazało. A pamiętacie jak za dzieciaka kazali do lekcji nie patrzeć w komputer, bo się oczy psują? Kto zdążył się załapać na żywo na mój program stand-upowy Termin Przydatności, to wie, że ja przez ostatnie miesiące to żyłem głównie z opowiadania o swoich wycieczkach do Żabki i Biedronki. Chciałbym to robić dalej, tylko wydaje mi się, że jak już wrócę do występów, to już będzie kompletnie nieaktualne. Przecież te wycieczki wyglądają zupełnie inaczej. Jest zupełnie nowy tryb robienia zakupów. I mimo, że zmieniły się nawet kolejki, to ludzie się nie zmieniają. Nadal w takiej kolejce na zewnątrz znajdzie się przynajmniej jedna taka menda, co nie wie, ile to jest 1,5 metra. On nie wie. On, jak była geometria w podstawówce, to on miał anginę wtedy. I on na oko nie wie, czy to jest tyle, czy tyle. Stoisz z takim typem i ci się przybliża. Co tip-topek, jak taki jakiś zwyrol.
To jest ten sam, co w normalnych czasach w kolejce cię tryka tym koszykiem, żeby przyspieszyć pracę Biedronki. To jest ten, co jak na autostradzie jest korek, on musi tak wyjechać, zobaczyć, czemu jest korek. On będzie spokojniejszy wtedy. Jezu, głupota niektórych ludzi jest aż fizycznie bolesna. Niestety nie dla nich. Za to w środku, w Biedrze, oaza spokoju. Ja kiedyś w Biedronce miałem stany lękowe od ilości produktów i ludzi. I to też jeszcze zależy, jaka Biedronka, bo w niektórych było wszystko poukładane. Ale niektóre były takie, to chyba zależy od kierownika, że wchodzisz i tam jest rozpierdziel taki, że oni mają takiego kierownika, że on przychodzi do pracy i co tu taki porządek, rozpierdzielić mi te palety z mlekiem po całym sklepie, niech się boją. Teraz to ja chodzę do Biedronki, żeby się wyciszyć. Wchodzę, jest pusto, spokojnie, relaksacyjna muzyka z głośników. Ja sobie odpalam kadzidełko. Oczywiście jestem odpowiedzialny, więc chodzę jak najrzadziej, tylko wtedy, kiedy naprawdę muszę. I też ograniczam kontakt z personelem, żeby ich nie narażać. Więc idę do tej takiej kasy samoobsługowej, tej wiecie, tej, na której całe osiedle zostawia odciski palców. I obsługiwanie się samemu przy tej kasie to jest katorga, to jest dramat. Bo te kasy są tak zaprogramowane, żeby cię z góry podejrzewać o kradzież. Nawet ten syntezator mowy ma taki ton, żebyś się czuł jak złodziej. Bierzesz płatki, skanujesz sobie płatki, wkładasz, połóż płatki w strefie pakowania. Próbujesz te płatki docisnąć, góra, dół, lewo, prawo, nie wykrywa. Nie położyłeś płatków, gdzie jest produkt płatki? Ciśniesz te płatki, ale nic. Gdzie są płatki, co? Już ukradłeś płatki, tak? Wołaj sprzedawcę. Chcesz sobie kupić piwko? Cały sklep już wie, że masz problem z alkoholem. Ty, a ile ty masz lat, że ty to pijesz? Wołaj sprzedawcę! Znowu piwko? Teraz ten personel dyskontów spożywczych to są nasi bohaterowie bez peleryn. To są ludzie na pierwszej linii frontu. Moja mama pracuje w takim dużym markecie na stoisku z mięsem. Mamusiu, jesteś wielka! Te sklepy bardzo chronią swoich pracowników. To jest super. Moja mama ma cały ten osprzęt ochronny. Nawet tą przyłbicę taką dostała. Wysłała mi MMS-em zdjęcie i się cieszy. I napisała, wyglądam jak ZOMO, tylko pały mi brakuje. Powiem wam, że jak mi mama czasem opowiada, jak się ludzie zachowują, jakimi jesteśmy pierdołami w tych sklepach. Jak zawracamy gitarę o takie bzdety, to naprawdę by się pała przydała. Tylko cieniutko tą szyneczkę jak papierek, że miażony przy śniadaniu przez tą wędlinkę widział. I dlatego to jest teraz czas zemsty dla niektórych pracowników. Na nas, na tych pierdołach. I znam wysoko postawionego pracownika jednego z takich sklepów. Kierownik opowiedział mi parę takich historii, że no złoto. Po prostu złoto. Z tego momentu, wiecie, tej największej paniki, kiedy wszyscy żeśmy biegali po ten papier i tak dalej, on niszczył ludzi psychicznie, niszczył, ale we wspaniały sposób. Powiada na przykład taką historię, że wiecie, jest ten rozpierdziel na sklepie, puste półki i podchodzi do niego babka i mówi, panie kierowniku, czy macie papier? My mamy. Jezus Maria, ja dole. No tak to nie rób. Olsz, kurwa, mnie ciary aż do pięt przeszły. Jestem skupiony, w ogóle nic nie widzę poza tym kurwa obiektywem. Myślałam, że mnie widzi. Jesus Christ. Usłyszałam się kikoczek, ja pierdzielę. Ale będzie do myki. Ja pierdzielę, normalnie myślałem, że jestem w tym sam. Jezus Maria! I ja sam dałem się wciągnąć w tą taką zbiorową panikę. Te zachowania stadne, takie wiecie, to ja pierdziele, wszyscy mają ryż. Ja nie mam ryżu, ja też chcę mieć ryż. I poszedłem do sklepu po ryż. Wchodzę, oczywiście puste półki, nie ma ryżu, ale jest jedno opakowanie pełne ryżów. Biorę taki ryż. To zasłonię, żeby nie było lokowania produktu. Bio Basmati Rice, nie? Normalny ryż, tylko bez tego kartonu. I słyszę między alejkami, że jakiś chłop rozmawia ze swoją żoną i jej tłumaczy, że nie ma ryżu. No tam, kochanie, nie ma ryżu, muszę jechać do Tesco, bo tu nie ma ryżu. No to ja w przypływie poczucia obywatelskiej solidarności chcę mu zanieść tą dobrą nowinę, że jest ryż, mamy ryż. Podchodzę i mu mówię, proszę pana, ale jest ryż, mamy ryż, jest taki ryż. O nie, ale takiego bio to ja nie chcę.
Polacy byli w panice, ale nie w aż takiej, żeby jeść te obrzydliwe, lewackie bioprodukty. Ostatnio zakazali zgromadzeń powyżej 2 osób. I to jest super zasada. Jak widzicie, ja to kultywuję, praktykuję, popieram. Nie będzie mi plankton wyłaził na place zabaw i bulwary, żeby zarażać innych. Także siedzimy w domu i się nie zgromadzamy. Oczywiście poza 10 maja, tam będą wybory wtedy, to tego dnia akurat zarazki pauzują za kartki. No, wylosowały w Eurobiznesie kartę więzienie i siedzą kolejkę, nie? Nie wiem, na L4 poszły czy coś. No w każdym razie nie ma ich. Można normalnie lizać klamki. Na szczęście opozycyjni kandydaci bojkotują te wybory. To znaczy, kandydują, ale bojkotują. W sensie, będą kandydować tam, ale bojkotując. W sensie, jest bojkot, ale ten, kandydują. Taki w sensie bojkot, że możesz na nich zagłosować, tylko że jest bojkot. A nuż widelec się tam uda. Na razie wszystko wydaje się jest pod kontrolą. Jak się zacznie wymykać spod kontroli, będziemy poszerzać zakazy. Zakażą ci się zgromadzać w jedną osobę i super. Się zgromadzisz sam ze sobą w domu przed telewizorem, w moment cię rozgonią. Sąsiedzi, ochrona, policja! Tu się chłop sam ze sobą zgromadził przed telewizorem. Proszę go natychmiast do paki go zapuszkować. Proszę go, już! Tylko osobno, osobnym smartem każdy ma jechać. Dopóki można zgromadzać się w jedną osobę, ja się nie boję, bo wiem, że moja branża taka eventowa jakoś tam przetrwa. Ja na przykład jako dumny właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej mogę sobie zrobić na przykład imprezę integracyjną sam ze sobą przed lustrem za te wszystkie benefity, co od rządu dostanę, bo dostaniemy dużo pieniędzy. No bo ponoć kasy to właściwie mamy tyle, że no ile byśmy chcieli, to tyle mamy. Ja już tylko siedzę i się zastanawiam, co ja sobie za to kupię. A może sobie to odłożę i sobie za 3 miesiące będę z tego płacił ZUS. Oczywiście wszyscy mamy ciężko, ale najciężej na pewno mają taksówkarze. Umówmy się, taksówkarze mają zawsze najciężej. Im się właściwie nie opłaca pracować. Mi to się na tej aplikacji w ogóle nie opłaca jeździć. Przecież co ja tu z panem mam 13 zł? Pan ma nogi? Pan się powinien wstydzić, że pan tam nie idzie. Moja córka nie będzie miała dializy dzisiaj przez pana. Gorzej od taksówkarzy mają już tylko Lech Wałęsa i Maryla Rodowicz. Wałęsa nie wie, jak przeżyć za 7 koła miesięcznie na rękę, a Maryla ponoć też już ma problem z płaceniem rachunków. I ja to rozumiem, tak? Przecież oni dopiero zaczynają. Taka Maryla to co? Jej się ledwie zdążyły zwrócić te lekcje gry na gitarze. I wszyscy jesteśmy w absolutnym popłochu finansowym. Przerąbane mają pracodawcy, którzy zatrudniają masę ludzi. I to jest zrozumiałe, tylko nie wiem jak wam, ale mi paru znajomych napisało, że już drugiego dnia tej całej akcji zostali wezwani na rozmowę w sprawie premii i wypłaty za luty. Panie Grzegorzu, bardzo mi przykro, ale będziemy musieli panu obciąć premię i pensję za luty. Ale szefie, przecież to się zaczęło w połowie marca. Tak, ale walentynki wypadły tak niefortunnie, że mamy ogromne straty. No. Może byłoby inaczej, gdyby nie to, że jak chcesz zatrudnić kogoś za 3 miesięcznie na rękę, to musisz odprowadzić 79 tysięcy złotych podatków miesięcznie. Na szczęście wszystkich pracodawców, przedsiębiorców, wszystkich ochroni tarcza. Hej, bankructwo! Stop! Także mam nadzieję, że rząd ma konto w tym samym banku co ja, to jak wyślą kasę, to będzie jeszcze tego samego dnia. Odkąd trwa apokalipsa, to moja głowa w ogóle stała się taką szufladą na newsy i analizy. Takim kubłem, do którym się wrzuca wszystko, taką śmieciarką, która wieczorem podjeżdża pod kubły. Tu mój telefon, kubeł ze śmieciami, otwieram klapę i jeb, wrzucamy wszystko. Lewicowe portale, prawicowe portale, analizy ekspertów. Tu jeszcze taki mały kubełek z clickbaitami wlatuje. Ja jestem tak zmęczony wieczorem. Ja nic nie robiłem, a ja nie mam siły od tych analiz. Od tych newsów, od tych informacji na Messengerze nowych. Ja wieczorem nie mam siły spać. Chcę zasnąć, się przyłożę do poduszeczki, ale jeszcze jakąś analizę do snu. Ja nie mam siły już. Najgorsze jest to, że znikąd nie jesteś w stanie pozyskać jakiejś takiej w miarę wyważonej
informacji. Jest dużo takich publicystów polskich, takich, to są ci tacy eksperci, co oni na Skype'ie się łączą, oni mają zawsze książki i popiersia swoich przodków za plecami. Za plecami. I najbardziej lubię tych, którzy wypierdzielą artykuł na 10 stron, krytyka rządu, analiza, wszystko źle, wszystko nie tak, chyba zginiemy, a gospodarka runie. I na koniec jest ostatni akapit, gdzie on pisze, że ja to się właściwie oczywiście nie znam i może być zupełnie inaczej niż piszę. To jest moja prywatna opinia, tak ją tu tylko zostawię. To jest tak jak na historii, kiedyś się uczyłeś o jakichś traktatach powojennych. Tam na 4 strony były ustalenia, że ten kraj wziął to, ten wziął tamto, a ten odebrał tamto. I po tych 4 stronach, jak to wykułeś, to na koniec czytałeś ostatnią linijkę. Traktat nigdy nie wszedł w życie. Całe szczęście, że w tym szumie informacyjnym z pomocą przychodzi nam on, bohater tych dni, kolega ze służb. Się okazuje, że każdy teraz ma jakiegoś kumpla w służbach, w ABW, w szpitalu jakiś pracuje, w urzędzie wojewódzkim, on tam w tym sztabie kryzysowym pracuje teraz. I on mi pisał, wiesz, ten znajomy, że pozamykane będzie od jutra, ale będzie tak pozamykane, że już nie otworzą, wiesz. I ten, kupujcie papier, kupujcie, bo nie będzie, bo na maseczki pójdzie, ale maseczek to ten też nie będzie, pozamykane będą. To jest ten taki, wiecie, znajomy znajomego, który ma znajomego, co chodzi na jogę ze znajomym szwagra stryjecznej ciotki o dwójka Staszka, który podłączał kablówkę u typa, co mieszkał w akademiku z kuzynem Andrzeja Dudy. On zanim jeszcze rząd w ogóle pomyśli o jakiejś poufnej akcji, on już nam na Facebooka wrzuci, on nam SMS-kiem już powie, jak tak działają nasze służby. No to jak Ruski postanowią nas zaatakować, to będą wiedzieć, gdzie są nasze punkty obrony, zanim jeszcze odpalą pierwszy czołg. Także dziękujemy Ci bardzo, kolego ze służb, że zdradzasz nam zawczasu tajemnice państwowe. Mamy jedną prośbę. Mega, stary, błagam. Weź daj znać, zanim zamkną monopolowe. Człowiek zniesie wszystko, ale no tego to już nie przeżyjemy. Wyślij SMS-ka, czy tam na Facebooka wrzuć, nie? Oczywiście trzeba to zrobić, ale ciężko jest tak wysiedzieć tyle czasu w domu. No widzicie, no nawet mi już odwala. Wziąłem, poustawiałem kwiaty, żeby było studio i jestem youtuberem. Ale na szczęście mamy celebrytów, którzy ze swoich willi z ogrodem nam wytłumaczą, że to nie jest takie trudne to siedzenie w domu, że to może być w ogóle fajne, że, żeby to wykorzystać jakoś kreatywnie. I niektórzy w ogóle dostrzegają w tym większy sens. Mówią, że to jest w ogóle fajnie, że tak się wydarzyło, że to jest taki fajny czas dla nas, żeby się zatrzymać. I na przykład oglądałem sobie wywiad, takie sportowe są kanały różne, nie będę mówił konkretnie, które znajdziecie sobie, jak będziecie chcieli. Tam panowie siedzą często i mówią o piłce różne rzeczy. Zazdroszczę roboty. No w każdym razie tam był gościem taki pan, co jest szefem KSW. KSW to jest, dla tych, co nie wiedzą, to jest taka mała, rodzinna firma, która zajmuje się obróbką i ubojem mięsa, tak bym powiedział. No i tenże pan, milioner jak mniemam, on właśnie tłumaczy, ja zacytuję. To jest takie globalne przebudzenie. Wszyscy zadamy sobie pytanie, dokąd zmierzaliśmy, wszyscy się zatrzymamy. Ja na przykład pierwszy raz od 5 lat wyszedłem i obszedłem cały swój dom dookoła, patrząc na trawę, włączyłem kran, wiesz, zawsze robił to ogrodnik i tak dalej, i tak dalej. I zatrzymałem się. Dlatego ja mam Tajlandię, tu przerywa Borek, zawsze przerywa, bo tam mnie cieszą najprostsze rzeczy, malowanie płotu, podlewanie ogródka i człowiek się może na chwilę zatrzymać. I dlatego każdy musi tą Tajlandię znaleźć. Ja na przykład podróżując, jak wchodziłem do dżungli, to miałem wrażenie, że wchodząc do dżungli wchodziłem w głąb siebie. Dzisiaj ta dżungla przyszła do nas wszystkich. I właściwie nie ma się co czepiać. Nawet się zgadzam, przecież to jest dokładnie tak, jak pan mówi, że Polacy na co dzień faktycznie nie mają czasu, żeby obejść dookoła swoje 40 metrów, które jest własnością banku, który tylko czeka, żeby ci wykopać spod nóg ten stołeczek, na którym się gibiesz na pętli zawieszonej z kredytu.
Polacy tak pędzą, że nie mają czasu stanąć w oknie, spojrzeć na sąsiedni blok oddalony o mniej metrów niż prawo budowlane pozwala, bo przegrałeś proces z deweloperem, zaciągnąć pełne płuca smogu i zrozumieć, jak małym, nieistotnym i nic nieznaczącym bytem jesteśmy wobec pana z KSW. Dużo jest takich w ogóle pozytywnych, takich memów, jakichś takich grafik, wpisów, takich, wiecie, że wykorzystaj ten czas. Wykorzystaj, spędź czas z rodziną. Poznaj swoich bliskich, zdzwoń się z mamą na Skype'ie. Przeczytaj książkę, której dawno nie miałeś czasu przeczytać. Obejrzyj serial, na który zawsze miałeś ochotę. Zacznij się samodoskonalić. Przeczytaj jakiś poradnik. Naucz się grać na ukulele. Zawsze chciałeś. A mi się wydaje, że choćby to trwało pół roku, to jak już się skończy, to ja na przykład będę tą samą leniwą szmatą, co byłem przed tą całą akcją. Dziękuję wam bardzo, cieszę się, że chociaż w ten sposób mogliśmy spędzić razem chwilę czasu. Dziwnie się grało do kamery, bez waszych reakcji, bez waszej obecności. Możecie mi, nie wiem, wysyłać na Facebooku, na Instagramie swoje, nie wiem, brawa, śmiechy, żebym ja w ogóle wiedział, czy tam cokolwiek było zabawne w tym, co nagrałem. Wesprzyjcie akcję, którą udostępniłem w opisie tego filmu, tam jest zbiórka siepomaga.pl. Przypominam, dochód z tego filmu zostanie też przekazany na tą zbiórkę. I do zobaczenia na żywo, w lepszej rzeczywistości. Damy radę, będzie dobrze. Trzymajcie się, skończę może tak, jak się kończy na scenie, gdy się nie wymyśliło jakiegoś żartu na koniec. Dziękuję, tyle ode mnie. Widok Ciebie przestraszonego zostanie do końca życia.